to już jest tego. Tym bardziej, że Stormy już miał 4 punkty przewagi. W meczu 26. kolejki pilskiej klasy okręgowej rezerwy wągrowieckiej Nielby wygrały u siebie z Sokołem Damasławek 3-0. Do przerwy żółto-czarni prowadzili 2-0 po bramkach Jacka Figaszewskiego. Wynik strzałem głową ustalił Adrian Mikołajczak. Po meczu poprosiliśmy o komentarz trenera rezerw Piotra Kowala. No nie mieli, no zespół skoncentrował się na grze defensywnej, po prostu zagęścił środek pola, mieliśmy bardzo trudno do pierwszej bramki, ale to cośmy sobie założyli przed meczem, tak żeśmy to wykonali, strzeliliśmy szybko dwie bramki i uważam, że ten mecz się ustawił pod nas. Zespół Damasławka pompował ten balon, ale no, wiedzieliśmy, co oni grają. Liczyli tylko na kontry, nic się nie odkryli, także szliśmy trzecią bramkę i po meczu. Uważam, zasłużone zwycięstwo i chwała zawodnikom za to, że realizowali założenia taktyczne i po prostu wykonali to, cośmy sobie założyli.